Witamy wszystkich widzów. Jesteśmy na londyńskim stadionie, gdzie zawodnicy za chwilę rozpoczną spotkanie, po którym wiele sobie obiecujemy. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Zobaczmy, jak wygląda wyjściowa jedenastka Hiszpanii. W bramce Unai Simon, w obronie Alejandro Grimaldo wystąpi z Danim Carvajalem na bokach. Rodri oraz Mikel Merino wystąpią na środku pomocy. Na szpicy pokaże się Gerard Moreno. Młodsi kibice mogą tego nie pamiętać, ale o Hiszpanii długo mówiło się, że grają jak nigdy, a przegrywają jak zawsze. Trudno uwierzyć, ale przez całe dekady wirtuozi z Półwyspu zamieniali się w kadrze w bezproduktywnych wyrobników. Wszystko odmieniło Euro w 2008 roku, które zapoczątkowało złotą erę Hiszpanii, zgarniającą kolejne najważniejsze trofea przez następnych kilka lat. Przed nami skład drugiego z zespołów. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Rodri, Gerard Moreno. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym driblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. Luis Diaz. Czy zdoła to wykorzystać? Ależ robi Sonada, jak on to zrobił? Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. Powinien do tego dojść. Czy ta okazja da prowadzenie? Nie, nie dał się zaskoczyć, świetnie wybronił. Z rożnego w okolice jedenastki. Sfaulował teraz. Sędzia przerywa grę i przyznaje wolnego Hiszpanii. I Merino. Fabian Ruiz. Piłka skierowana do Jesusa Navasa. I próba strzału. Ale strzał zablokowany. I teraz na linii podania stanął Carvajal. Przejmuje piłkę. Próbuje teraz szczęścia. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Wrzutka piłki w szesnastkę. To była interwencja do statystyk.
Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Nie do wiary! Gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. Prowadzą zatem 1 do 0. Nie ma szans do tego dojść. Carvajal. Dani Carvajal. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. I Merino. Carvajal. Dani Carvajal. Fabian Ruiz. Merino. Jarzabal teraz przy piłce. I gol! Proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. No to mamy 2 do 0. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. No i nic z tego. Atak przerwany po stracie. Muszą więc teraz wrócić. Hiszpanie królują dziś, jeśli chodzi o kontrolę nad piłką. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Może dośrodkowywać. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Piłka pod nogami Carvajala. I piłkę ma Oyarzabal. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Laporte. Fabian Ruiz. Gerard Moreno. Fabian Ruiz. Gerard Moreno. Carvajal. Mikel Oyarzabal. Trochę za wysoko podniesiona piłka przy tym strzale z dystansu. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. I teraz dobra okazja do kontry. Gerard Moreno. Z powrotem do Gerarda. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Pedro Porro. Podanie do Fabiana Ruiza. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Zagrywa teraz krótko. I próba strzału. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Zagranie na klepę. Krótko. I strzela!
Gol! Piłka w siatce! 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Pedro Porro. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Fabian Ruiz przy piłce. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Adresatem podania teraz Rodri. Nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Tym razem szybkie rozegranie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Carvajal. Sarabia. Mikel Oyarzabal. Fabian Ruiz. Podanie do nogi Sarabi. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą 4 bramek. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Mamy już zatem 4-0. Rodri, Pablo Sarabia, Emerick Laporte. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Żółta kartka, sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Fabian Ruiz, Grimaldo, Mikel Oyarzabal. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Rodri, Sarabia przy piłce. Uderzenie, proszę Państwa! Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Sarabia uderza! Ale strzał zablokowany. Tego wieczoru na boisku niewielu graczy mogło się równać z tym zawodnikiem. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć.